witam w pierwszym odcinku serii W głębi serca, w której rozmawiamy o nowej płycie Bażanta pod tytułem Serce. Może tak z dziennikarskiego obowiązku zapytam, która to jest właściwie twoja płyta? O, kto by to zliczył? Jeśli chodzi o albumy długogrające, to jest czwarta moja płyta. Przy czym druga wydana nakładem w wyniku współpracy. Mamy tutaj... Czekaj, muszę policzyć. 12 utworów. Tak jest. Liczyłem trójkami, także wyszło jak całkiem, to całkiem szybko. Pierwszy utwór to 7.09, utwór bardzo krótki, ale już jest swego rodzaju manifestem, bo tam zrywasz ze swoim dotychczasowym wizerunkiem. Tak, ale nie do końca. To znaczy, w ogóle jest to druga piosenka, którą napisałem chronologicznie na tą płytę. I napisałem ją, o ile dobrze pamiętam, w listopadzie, tak, to był listopad 2017 roku. I co ciekawe, z samym wynikiem współpracy związany, napisałem ją tego samego dnia, kiedy pisaliśmy W Afryce śnieg. Nie wiem, czy pamiętasz taki utwór. Tak, to był nasz świąteczny. Świąteczny utwór. Świąteczny utwór w wyniku współpracy w 2017 roku. Ja tamtego dnia siedziałem w swoim mieszkaniu w Zamościu z gitarą akustyczną jeszcze ówczesną marki Tenson. Wiem, że nikomu nic ta marka nie mówi. Być może dla kogoś jest kultowa. Być może. Jeśli tak, to mu szczerze współczuję. I napisałem tekst do tamtej piosenki i akordy. I potem tekst do tej piosenki i akordy. Do tej nagrałem demo najpierw na samą gitarę akustyczną właśnie, które było, nie wiem, czy w tym samym tempie, czy może troszkę szybsze niż wersja płytowa, na pewno było bardziej krzyczane. Odnośnie samego tekstu, no jak większość moich tekstów, ma jakieś umocowanie w rzeczywistości, w historii, powiedzmy, może to jest odpowiednie słowo. Ma jakieś umocowanie w historii mojego życia, pewne wydarzenia miały miejsce, pewne nie do końca. Faktycznie nie zostałem papieżem. Ale trzeba by na pewno. Mimo prób, prawda? Mimo prób, właśnie. To nie jest tak, że nie podjąłem walki. Szansa zawsze się tliła w moim sercu na to. Tak jak mówisz. Wydaje się, że to jest zerwanie z papiestwem, ale czas pokazał przede wszystkim, że jest to tak naprawdę hermeneutyka ciągłości. Tak, czyli przechodzimy, dla tych, którzy nie znają słowa hermeneutyka, ja definicji słownikowej nie podam oczywiście, ale chodzi bardziej o to tutaj, że nie zrywamy z tym, co było, tylko po prostu płynnie przechodzimy w coś nowego z poszanowaniem tradycji tej papieskiej wcześniejszej. I ten okres, w którym zrywasz ze swoim wizerunkiem, jest bardzo krótki, bo piosenka jest bardzo krótka. No bo nad czym tu się rozwodzić tak naprawdę, ale... To też wiąże się z założeniem tej płyty, które potem uległo kompletnej zmianie, że zanim w ogóle zacząłem nagrywać, a może nawet bezpośrednio po nagraniu Wesela, tak, bo w sumie Wesele wyszło w lipcu 17 roku, a pierwsza piosenka tutaj na Serce powstała chyba w sierpniu, to potem sprawdzimy, w sierpniu albo w lipcu. I chciałem uprościć proces pisania i proces nagrywania, żeby było bardziej organicznie, bez jakichś tam nakładek, w sensie kolejnych dograń partii instrumentów, bez jakichś tam instrumentów wymyślnych, których nie mamy. Wymyślnych dla muzyka rockowego. Tak, oczywiście. Nie mówię tutaj, że nie wiem, skrzypce są wymyślne same w sobie. Znaczy trochę są, bo tam TS-y, floresy, te takie F-ki są. Ale ogólnie no, to jest jakby znane i lubiane od dekad, od wieków. Bardziej od wieków nawet niż od dekad. Natomiast potem czas pokazał, że no, nie udało się tego trendu utrzymać. I jednak gdzieś ten barok się wkradł w pewnym momencie i trzeba było dogrywać potem kupę tych. I nawet przy nagrywaniu tego, tak, no, doszliśmy do wniosku, że tam pasuje kolejna gitara i kolejna gitara. Szczególnie jestem dumny z tej gitary, która wchodzi w drugim refrenie, która robi...
Ona jest taka. Ona jest taka trochę ska. Pamiętam z Gumiakiem, jak żeśmy tu wymyśliliśmy, w tym studiu zresztą, w którym teraz siedzimy. Nagraliśmy tą wersję podstawową. No i tutaj coś jeszcze brakuje. Tak, jakaś partia gitary by się przydała, która to podbija. I wymyśliłem melodyjkę, ale potem stwierdziliśmy, że a jakby tak to zagrać, tak na offbeat. I wtedy siadło i się okazało, że to jest to, że tak, tak być powinno, tak być musiało. I co jest jeszcze istotne, od początku, jak tylko to napisałem, to wiedziałem, że to jest pierwsza piosenka na płycie. Nie wiem, czy jeszcze była taka szansa, że może ostatnia, ale raczej pierwsza. Że to musi być ten strzał, który otwiera, po prostu robi... I to był pierwszy singiel też. I to był też pierwszy singiel dzięki temu. Pierwszy go nagraliśmy, pierwszy go wypuściliśmy, pierwszego singla, ale pierwszy utwór w tym sensie odmieniam. No i sukces był też nieporównywalnie duży. Chociażby w stosunku do piosenek z Wesela. Zważywszy na to, że mieliśmy do tej pory najprofesjonalniej nagrany teledysk. W jakości 4K już teraz nagrywaliśmy. To już był ten skok jakościowy. Od przejścia od 1080 pikseli do tam Bóg wie ilu, to jest, wiesz... Już teraz nie wiem, ile jest właśnie o to chodzi, że kiedyś wiedziałem, jak były te HD, czy tam to słabe D jeszcze. Ile pikseli? Ile jest pikseli, a teraz już jest tyle pikseli, że ja już... To już nie ma sensu, myślę. Nie ma sensu ich liczyć, tak, to już 7 na 9. Jeszcze takie pytanie, kto tak wcześnie wstaje? Szczególnie w kontekście tekstu. A widzisz, tekstu, i to jest anegdota. I to jest anegdota, którą mogę przytoczyć w sumie. Opiera się ona na tym, że czas, to była zmiana czasu. To była zmiana czasu, proszę ciebie. I zegarek w ogóle stał, to już w ogóle było kompletnie, bo zegarek faktycznie stanął. I jak zegarek wskazywał 7:09, a tak naprawdę było chyba po 5:00? Rano? Tak. To wiele wyjaśnia. Tak. I dlatego właśnie stąd się bierze ten wers, że zegarek stanął, więc nie musisz nigdzie iść, bo tak naprawdę wcale nie jest 7:00 i nie trzeba wstawać i nie jest jeszcze rano. Zresztą tam była niezgodność, z tego co pamiętam, była niezgodność właśnie czasu za okniem. Bo było jasno, albo było ciemno. W sensie było źle, wiesz o co chodzi. Że pora roku, o tej porze roku, o tej godzinie jest inaczej na dworze niż było. No a ty jako wyszlacony... A ja jako wyształcony astronom, tak, spowiedziałem, wiesz, hola, tak, hola! Tak nie będzie. To mówię ja, Dyzma, prezes. I zatrzymałem wszystko. Jak śpiewali Arctic Monkeys. Stop the world if you wanna get off with me. Piękny utwór zresztą, polecam serdecznie. Nie wiem czemu teraz, no ja się trochę zdradzę, ale tu mam mikrofon i chcąc coś polecić widzom, popatrzyłem na mikrofon, tak jakby tutaj byli słuchacze. No ale faktycznie w pewien sposób tutaj są. Tak, no nie ma innej opcji, żebyśmy to nagrali. Muszą być mikrofony. Tak, przyznajemy się, mówimy do mikrofonów, słuchajcie. To jest zdrada stanu, przykro mi, ale tak jest. Czy to jest dobry utwór, czy to jest zły? Ocencie sami, słuchajcie. Tam są odpowiednie linki. Można całą płytę przesłuchać, można wszystko sprawdzić, a my widzimy się w kolejnym odcinku W Głębi Serca. Do usłyszenia. Nie, 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 nie.